Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy przez ostatnie lata remontowało sieci, by przesył ciepła do legniczan odbywał się bez zakłóceń. Przyszedł czas na modernizację centralnej ciepłowni przy Dobrzejowskiej i kotłowni przy ulicy Niklowej. Zmiany przyniosą wielokierunkowe korzyści. Głównie skupiamy się na trzech takich kierunkach związanych między innymi z zapewnieniem czystszego powietrza dla miasta Legnicy. W związku z tym chcemy spełnić normy emisyjne, dlatego też będziemy budować instalacje oczyszczania spalin dla naszych źródeł. Ponadto chcemy również dokonać likwidacji jednej z kotłowni przy ulicy Niklowej. W jej miejsce powstanie blok gazowy oparty o silniki, który zapewni małoemisyjną działalność. Ten obiekt powstanie do końca 2021 roku. Inne inwestycje remontowe muszą zakończyć się przed końcem 2022 roku ze względu na unijne dyrektywy dotyczące ograniczenia emisji. Koszty można liczyć w dziesiątki milionów złotych. Oczywiście spółka WPC takie środki będzie musiała pozyskać. Liczymy na to, że część środków będzie pochodzić z dotacji unijnych, zapewne również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska udzieli nam pożyczek preferencyjnych. No, gdyby to nie wystarczyło, będziemy sięgać po kredyty komercyjne. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy jest teraz na etapie pozyskiwania umów przyłączeniowych gazu i energii elektrycznej niezbędnych do funkcjonowania nowych obiektów.